bo do tej pory no, to był trochę chaos, bo praca była na podstawie oświadczeń pracodawców, których nikt nie weryfikował, nikt nie sprawdzał. Tymi oświadczeniami pracodawców handlowali. Niektórzy obywatele Ukrainy brali takie oświadczenie na zapas, też różnie, nie wiadomo co z tym robili, albo trzymali na wszelki wypadek, albo posługiwali się nim tylko po to, żeby przez Polskę przejechać i pojechać na przykład, dostać się do strefy Schengen i później już pojechać dalej do Niemiec czy dalej na zachód. Więc dyrektywa europejska zobowiązywała nas do tej regulacji. I myśmy przyjęli dzisiaj na posiedzeniu rządu regulację dość łagodną, aczkolwiek taką, która pozwala monitorować, czyli wiedzieć, na ile ci pracownicy będą pracować, na ile będą przyjeżdżać. Czyli tutaj niewiele zmieniamy, bo nie trzeba zezwoleń, nie trzeba niczego, tylko oświadczenie pracodawcy zgłoszone w urzędzie pracy, w lokalnym urzędzie pracy, że zatrudnia się takiego obywatela no, Ukrainy czy generalnie innego państwa, ale oczywiście to Ukraińcy są dominującą grupą narodową. I to właściwie tyle. Te rozwiązania będą stopniowe wprowadzane, to znaczy sama ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku, a więc ten rok jeszcze swobodnie. A jeśli chodzi o przepisy dotyczące prac sezonowych w rolnictwie, czyli tej specyficznej grupy, bo i rolnicy to są ta specyficzna grupa pracodawców, bo tak, trochę inaczej funkcjonują, to te przepisy będą wchodziły jeszcze rok później. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o prace sezonowe w rolnictwie, to jeszcze 2 lata mamy według no, takich zasad nieregulowanych bardzo. Jak czas pokaże, zobaczymy, czy będzie trzeba regulować później. Ale najważniejsza rzecz, to chcemy tylko wiedzieć, czy rzeczywiście pracują. Właśnie, czyli rolnicy nie muszą się obawiać na przykład, że będą musieli wypełniać dziesiątki dokumentów, nie, na pewno, stawiać się na pewno, kontrole i tak dalej. Nie, na pewno nie dziesiątki dokumentów, jeśli już w dalekiej przyszłości, czyli rok 2019-2020, no to może będą potrzebowali zgłosić w powiatowym urzędzie pracy to, że chcą zatrudnić kogoś. Ale też są udogodnienia takie, że na przykład zgłaszają do zatrudnienia na przykład na zbiór truskawek, ale jeśli w danym momencie jest inna praca, to też mogą zatrudniać. Więc ta